Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia wciąż są niedoceniane przez mieszkańców województwa podlaskiego. Po raz kolejny w augustowskim sanatorium wojewódzki oddział funduszu zorganizował piknik mający na celu zachęcenie mieszkańców uzdrowiskowego miasta oraz kuracjuszy do korzystania z różnych propozycji NFZ-u. Podczas kilkugodzinnego spotkania można było sporo dowiedzieć się o aktualnie realizowanych programach profilaktycznych, w tym również tych, które finansowane są przez NFZ od wielu lat. W programie były również porady dietetyczne, spotkania z trenerem personalnym, możliwość wykonania bardzo dziś pożądanej analizy składu ciała, a dla chętnych możliwość honorowego oddania krwi. Właśnie mija rok, od kiedy zinaugurowano najnowszy program, znany pod nazwą Profilaktyka 40+. Jest to pierwszy taki program, tak szeroko zakrojony, by populacja 40-latków i tych osób starszych mogła otrzymać bez konieczności otrzymania skierowania pakiet niezbędnych podstawowych badań, by od tego ewentualnie rozpocząć diagnostykę swojego stanu zdrowia, ale też program ten to próba zmiany naszej mentalności, zwrócenia uwagi na to, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest to, byśmy cyklicznie się badali dla naszego własnego dobra, zdrowia i też dla naszych najbliższych. Program przewiduje, że każdy obywatel w wieku 40 i więcej lat może zgłosić się do wyznaczonych placówek, których jest pod dostatkiem, i wykonać najbardziej podstawowe analizy laboratoryjne. Poczynając od morfologii krwioobwodowej, kończąc na w przypadku mężczyzn na chociażby badaniu PSA w kierunku raka prostaty, więc no, oprócz tego ciśnienie krwi i podstawowe parametry ciała. Zainteresowanie z niezrozumiałych powodów jest nie tak duże, jak oczekiwał fundusz, ale podobnie jest również z finansowanymi przez NFZ badaniami cytologicznymi dla kobiet czy badaniami mammograficznymi. W zeszłym roku spośród osób uprawnionych tylko 38% skorzystało z badań mammograficznych, a 18% z badań cytologicznych. To przerażająco mało, szczególnie że na raka piersi i raka szyjki macicy z powodu zbyt późnej diagnozy wciąż umiera w kraju zbyt wiele kobiet. A przecież wczesna diagnoza czy identyfikacja dopiero pojawiającego się zagrożenia daje ogromną szansę na skuteczną reakcję nie tylko w przypadku chorób nowotworowych. Najlepszą drogą do wczesnej diagnozy uznawaną na całym świecie są badania przesiewowe. Narodowy Fundusz Zdrowia bez powodu nie wydaje grubych milionów na tego rodzaju profilaktykę. Powszechnie wiadomo, że leczenie zaawansowanych chorób pochłania wielokrotnie wyższe koszty. Skoro więc płacimy całkiem pokaźne składki zdrowotne, korzystajmy nie tylko z opieki medycznej w chorobie. Sięgajmy do programów profilaktycznych, za które zapłaci fundusz. W skali całego roku, tak jak chociażby przyglądając się, jak wyglądał rok 2021, badania profilaktyczne, nasze programy profilaktyczne, to łącznie razem przeszło 3,5 miliona złotych. Z tym, że nie to jest istotne, jeśli chodzi o samą nominalną kwotę wydatków, dlatego że my jako Podlaski Oddział NFZ jesteśmy w stanie sfinansować praktycznie udział w tych programach każdego zainteresowanego, każdej uprawnionej osoby. Czasem się zdarza, mimo zawarcia umów dotyczących realizacji świadczeń w tych programach, że nie wszystkie pieniądze wydajemy, co jest związane głównie z tą niską frekwencją. Jeśli natomiast mamy takie sytuacje, że są nadwykonania, że raptem gdzieś pojawia się większa liczba osób zainteresowanych, to też opłacamy w całości. Na przykład w stosunku do tego, co myśleliśmy, już teraz za pierwsze półrocze tego roku zapłaciliśmy przeszło 90 tysięcy za nadwykonania, jeśli chodzi o ten program Profilaktyka 40+. To też wskazuje na to, że jakby może trochę się ruszyło, prawda, jeśli chodzi o chęć skorzystania. To samo dotyczy też mammografii. Dodatkowo w stosunku do przewidzianego budżetu na ten rok 160 przeszło tysięcy już zapłaciliśmy dodatkowo za badania mammograficzne. Mówię o tych kwotach nie dlatego, by epatować wysokością tych kwot.
tylko by powiedzieć, że naprawdę wydajemy te pieniądze, można powiedzieć, z przyjemnością, bo jest to profilaktyka, bo to oznacza uratowane czyjeś życie i zdrowie. I ja bardzo się cieszę, jak możemy nadwykonania opłacać i wydawać większą ilość pieniędzy niż przewidywaliśmy, na przykład razem z naszymi świadczeniodawcami. Sobotnie spotkanie miało przekonać gości odwiedzających stoiska NFZ, że warto przyjrzeć się stanowi własnego organizmu, poświęcić mu choć odrobinę uwagi i dać sobie szansę na dłuższe i zdrowsze życie. Ku takiemu dobrostanowi prowadzi dość prosta ścieżka, która wprawdzie narzuca nam pewne zachowania, ale też nie jest szczególnie wymagająca i uciążliwa. Właściwa dieta, odpowiednia aktywność ruchowa to szansa na zapobiegnięcie poważnym chorobom dziesiątkującym Polaków, m.in. schorzeniom sercowo-naczyniowym. Dzisiaj w Polsce mamy doskonale zorganizowany system leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Siatka oddziałów kardiologii interwencyjnej w Polsce jest jedną z najlepiej rozwiniętych na świecie i myślę, że Polska osiągnęła świetne wyniki w tym zakresie i jesteśmy z tego bardzo dumni. Natomiast jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I jednym z tych elementów jest na przykład śmiertelność roczna, ta po 12 miesiącach od leczenia ostrej fazy. I stąd pojawił się program koordynowanej opieki nad pacjentem po zawale serca, które te ryzyka istotnie redukuje. Więc myślę, że pomału staramy się zajmować tymi problemami, które nadal powodują, że choroby układu krążenia, układu sercowo-naczyniowego są jedną z głównych przyczyn śmiertelności i umieralności Polaków. Do coraz częściej występujących chorób specjaliści zaliczają niewydolność serca. Mamy oczywiście do czynienia z rosnącą falą pacjentów, którzy cierpią z powodu niewydolności serca i wydaje się, że dzisiaj ten problem wybija się, jakby można powiedzieć, na czoło problemów kardiologicznych w populacji polskiej. I tutaj też jakby inicjowane są liczne programy i propozycje organizacji opieki dla tych pacjentów, między innymi Krajowa Sieć Kardiologiczna, która jest na razie w fazie pilotażu, ale mamy nadzieję, że niebawem wejdzie w życie, adresuje ten problem i pacjenci z niewydolnością serca mają być objęci opieką w ramach tego programu. Stan naszego krążenia ocenić jest w stanie tylko lekarz i gdy pojawią się jakieś dolegliwości, warto zgłosić się rodzinnemu medykowi. Pierwsze objawy mogą być bardzo słabo widoczne, one mogą być bardzo dyskretne, natomiast na pewno takim charakterystycznym objawem niewydolności serca i układu krążenia będzie zatrzymanie płynu w organizmie, czyli nadmiar wody. Objawia się to na przykład obrzękami kończyn dolnych, obrzęki wokół kostek, czy spadek tolerancji wysiłku, pojawiająca się duszność wysiłkowa, to mogą być takie pierwsze objawy, które sugerują, że układ krążenia nie radzi sobie ze swoją pracą i wymaga interwencji lekarskiej. Oczywiście nie każdy będzie wymagał natychmiastowej konsultacji specjalisty kardiologa, ale... W medycynie tak. Jeśli chodzi o zdrowie, dmuchanie na zimno jest najlepszą strategią. Niewątpliwie dmuchaniem na zimno jest właściwy styl życia i żywienia. Podczas pikniku każdy chętny mógł poddać się badaniu, którego celem jest ocena wieku metabolicznego, który w przypadku statystycznego Polaka rzadko idzie w parze z wiekiem metrykalnym. Najczęściej jest tak, że nasza indywidualna przemiana materii wskazuje na znacznie więcej lat niż nasza data urodzenia. Mówimy naszym klientom, że nasza waga prawdę im powie. Nasza waga pokazuje nie tylko masę ciała, ale również skład ciała, czyli pokazuje, ile mamy mięśni w organizmie, ile wody, ile tłuszczu, jaki jest poziom tłuszczu trzewnego. No i wynik, na który najwięcej osób uwagę zwraca, czyli pokazuje również wiek metaboliczny naszego ciała. On bardzo często jest niezgodny z naszym PESEL-em. Wspaniale, jeżeli jest niższy, szczególnie pania, to zwracają ogromną uwagę, no ale czasami też niestety jest wyższy, jeżeli mamy BMI za wysokie, wskazujące na nadwagę czy otyłość i jeżeli poziom tłuszczu trzewnego jest za wysoki. Otyłość i nadwaga to najważniejsze przyczyny chorób cywilizacyjnych, cukrzycy, choroby nadciśnieniowej, chorób układu krążenia. Pierwszy parametr to waga ciała, kolejne to obliczony wskaźnik BMI. Analizator, używając zupełnie niewyczuwalnego dla pacjenta impulsu elektrycznego, określa także procentową zawartość tkanki tłuszczowej, ilość tłuszczu trzewnego, zawartość wody w organizmie, masę mięśniową.
Na podstawie zgromadzonych danych urządzenie oblicza podstawowe zapotrzebowanie kaloryczne badanej osoby i określa jej wiek metaboliczny. To nieinwazyjne badanie wiele mówi o pacjencie. Nie zawsze są to bardzo dobre informacje. Ja przeprowadziłem taki test rok temu tutaj i prawdę mówiąc trochę się zmartwiłem tym, co usłyszałem, bo okazało się, że zwłaszcza powinienem podjąć aktywność dietetyczną. Próbowałem to zrobić, to nie jest łatwe. W poście łatwiej niż w innych okresach roku, ale jakichś takich wskazań na konkretne badania na szczęście nie miałem, więc myślę, że też muszę popracować nad sobą, żeby okresowo się badać. Natomiast te pierwsze takie wskazówki tutaj otrzymałem. Jakie nawyki żywieniowe nas pogrążają? Lubimy słodycze. Bo często łączymy za bardzo słodycze z tłuszczem, ale tak na dobrą sprawę to, co jest największym na obecną chwilę zagrożeniem, to bardzo przetworzone jedzenie. I to, że jemy za dużo, po prostu za dużo tych niewłaściwych rzeczy, ale zdecydowanie za mało tych, które nas dobrze odżywiają. Najczęstsze schorzenia, które pojawiają się w naszym życiu z powodu złej diety, to są wszelkiego schorzenia układu sercowo-naczyniowego. To są też perturbacje z cukrzycą, to też kwestia cholesterolu na przykład podwyższonego, ale nie tylko. To też fatalne samopoczucie, brak sił witalnych, fatalna jakość snu, co się przekłada na to, jak my się czujemy na co dzień. Liczni pacjenci przebywający na turnusie w augustowskim sanatorium oraz inni goście pikniku chętnie korzystali zarówno z możliwości wykonania analizy składu ciała, jak i porad dietetycznych. Całkiem pokaźna grupa uczestniczyła w kolejnych odsłonach mini gimnastyki pod kierunkiem trenera personalnego. Ćwiczenia nie należały do trudnych i wycieńczających, a ich podstawowym walorem było to, że zmuszały do aktywności te partie mięśniowe, które na co dzień nie są zbyt intensywnie uruchamiane, nawet u osób pracujących fizycznie. Na niewielkim obszarze zajętym przez zespół Narodowego Funduszu Zdrowia można było bez trudu znaleźć krwiobóz, który zaraz po pojawieniu się był oblegany przez przybyłych na piknik. Chętnie oddawali krew, która mimo ogromnego postępu medycyny i biotechnologii wciąż pozostaje niezastąpiona.